Cześć! Witam Was na kanale Flizo. Na początku chciałbym Wam podziękować w imieniu naszego całego zespołu za ponad 25 tysięcy subskrypcji naszego kanału. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, teraz jest dobry moment, aby kliknąć w czerwone pole z napisem subskrybuj oraz dzwoneczek obok, tak aby nie ominąć żadnej naszej nowej produkcji. Specjalnie na dzisiejszy film przygotowaliśmy dla Was mini instalację, za pomocą której pokażemy Wam, jak nasze nowe separatory zanieczyszczeń oddzielają oraz usuwają zanieczyszczenia z instalacji grzewczych. Serdecznie zapraszam. Zobaczcie, tutaj mamy czystą wodę wodociągową, jaką najczęściej napełnia się instalację. Natomiast tutaj mam tą samą wodę, która przepracowała już jakiś czas na instalacji grzewczej typu zamkniętego, czyli teoretycznie w układzie szczelnie zamkniętym. Teraz wspólnie zastanówmy się, jakie zanieczyszczenia mogą znajdować się w środku. Na pewno tutaj będziemy mogli zaobserwować kamień kotłowy. Kamień kotłowy to wytrącone pod wpływem wysokich temperatur osady wapnia bądź magnezu. Oczywiście są one naturalnymi składnikami wody wodociągowej. Jeżeli chcielibyśmy je usunąć, musielibyśmy taką wodę zdemineralizować. Kamień kotłowy jest bardzo dobrym izolatorem, dlatego będzie niestety ograniczał nam zdolność do przekazywania ciepła z naszych wymienników do medium grzewczego. Oprócz kamienia kotłowego możemy tutaj również zaobserwować pozostałości po wykonanych pracach instalacyjnych. To znaczy resztki taśmy teflonowej, paku bądź pozostałości po lutowaniu rur. Kolejne zanieczyszczenia to produkty korozji chemicznej. Korozja to proces utleniania się metali w wilgotnym środowisku. Zobaczcie, możemy to rozpoznać poprzez charakterystyczny ciemny osad wewnątrz naszego słoika. W systemach, w których panuje niska temperatura, mogą rozwijać się bakterie oraz glony, tworząc zawiesinę o charakterystycznym brązowym zabarwieniu. Zanieczyszczeniami mogą być też różnego rodzaju szlamy, które możemy zaobserwować na dnie naszego słoika. Jest to najczęściej połączenie wody kotłowej z osadami mineralnymi. Jakie problemy mogą spowodować zanieczyszczenia w naszych instalacjach? Na pewno najbardziej narażone na zanieczyszczenia są zawory termostatyczne. Ze względu na termostatyczny element, który dozuje odpowiednią ilość ciepłego oraz chłodniejszego czynnika, tak aby uzyskać zadaną temperaturę za zaworem. W momencie dostania się zanieczyszczenia, element wewnętrzny blokuje się, uniemożliwiając odpowiednią regulację temperatury. Nie tylko termostatyczne zawory mieszające są narażone na uszkodzenie, również zawory obrotowo-mieszające z zamontowanym siłownikiem. W momencie zablokowania się zawieradła może dojść do spalenia siłownika. Pod wpływem grawitacji zanieczyszczenia osiadają najczęściej w dolnej części naszych grzejników, uniemożliwiając pełne oddawanie ciepła. W tym momencie grzejnik będzie grzał tylko częściowo. Pompy obiegowe w instalacji tworzą pole magnetyczne, które przyciąga metaliczne cząstki zawieszone w medium grzewczym. Może to doprowadzić do uszkodzenia wirnika pompy. Zanieczyszczenia mogą osadzać się również w rurach naszych instalacji, ograniczając ich średnicę oraz przepływ. Może to doprowadzić do niedogrzewania naszych pomieszczeń. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób możemy zabezpieczyć nasze instalacje przed zanieczyszczeniami. Pierwszym i najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie filtra siatkowego. Jego zasada działania jest bardzo prosta. Po prostu filtrujemy całe medium grzewcze i wszystkie zanieczyszczenia osiadają na siatce zainstalowanej wewnątrz. Filtr siatkowy wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia większe niż wielkość oczka w zainstalowanej siatce. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy siatka będzie mocno zabrudzona, filtr siatkowy będzie ograniczał przepływ na naszej instalacji. Dlatego powinniśmy go regularnie czyścić. Kolejnym urządzeniem stosowanym do zabezpieczenia naszej instalacji jest separator zanieczyszczeń. Separator zanieczyszczeń ze względu na swoją budowę i wewnętrzny element filtracyjny spowalnia przepływ, dzięki czemu zanieczyszczenia osiadają w dolnej części separatora. Dodatkowo separatory wyposażone są w bardzo silne magnesy neodymowe, które przyciągają wszystkie metalowe cząstki. Przewagą separatora zanieczyszczeń w porównaniu do filtra siatkowego jest jego możliwość do zatrzymywania mniejszych cząstek. Teraz chciałbym zaprezentować Wam nasze nowe rozwiązanie,
który jest połączeniem funkcji filtra siatkowego oraz separatora zanieczyszczeń, czyli magnetyczne separatory zanieczyszczeń ADS. Wersja kompaktowa ADS-110 i wersja ADS-160. Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS-110 dedykowany jest do montażu bezpośrednio pod wiszącymi kotłami gazowymi. Może być zamontowany na przewodach pionowych, poziomych, jak również w pozycji kątowej. Dodatkowo w zestawie znajdziemy półśrubunek razem z uszczelkami 3/4 cala oraz zawór odcinający, który ułatwi prace konserwacyjne. A teraz zapoznajmy się z zasadą działania ADS-110. Czynnik powracający z instalacji wpływa do separatora i kierowany jest do wewnątrz siatki filtrującej. W pierwszym etapie zanieczyszczenia metaliczne, np. cząstki rdzy, opiłki metali, przyciągnięte zostają przez magnes. Natomiast pozostałe zanieczyszczenia osadzają się na siatce filtrującej. Następnie oczyszczony czynnik kierowany jest na przyłącze od strony źródła ciepła. Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS-160 dedykowany jest do montażu w kotłowni. Ze względu na swoje ruchome przyłącze może być montowany na odcinkach pionowych, poziomych, jak również w pozycji skośnej. W zestawie znajdziemy specjalny klucz, który ułatwi nam prace montażowe, drugą siatkę filtracyjną o większych oczkach oraz dodatkowo plombę, która umożliwi zabezpieczenie przed nieupoważnionym wyjęciem magnesu oraz umożliwia zapisanie daty ostatnich prac konserwacyjnych. A teraz na krótkiej animacji pokażę Wam zasadę działania separatora zanieczyszczeń ADS-160. Powracający z instalacji czynnik w momencie wpływania do separatora wprowadzany jest w ruch wirowy. Dzięki temu medium przepływa torem zbliżonym do cyklonu, co ułatwia oddzielanie i osiadanie zanieczyszczeń w dolnej części urządzenia. Następnie zanieczyszczenia metaliczne, np. cząstki rdzy, opiłki metali, przyciągnięte zostają przez wbudowany magnes. Pozostałe cząstki niemetaliczne zostają skutecznie zatrzymane dzięki siatce filtracyjnej. Oczyszczony czynnik kierowany jest do źródła ciepła. To tyle teorii, a teraz w praktyce pokażę Wam, w jaki sposób działają separatory zanieczyszczeń ADS. Chodźcie ze mną! Instalacja jest bardzo prosta. Pompa obiegowa będzie zasysała wodę z naszego zasobnika, dlatego tutaj zamontowany został separator zanieczyszczeń, który będzie zabezpieczał naszą pompę obiegową. Tutaj oczywiście rurą będzie wracała już czysta, pozbawiona zanieczyszczeń woda bezpośrednio do naszego zasobnika. Pamiętajcie, że zawsze montując separator zanieczyszczeń ADS-160 powinniśmy zamontować zawór odcinający przed oraz za separatorem, co ułatwi wykonanie prac konserwacyjnych. Zobaczmy teraz do środka. Separator w tym momencie jest pusty, całkowicie wyczyszczony. Za chwilę dolejemy zanieczyszczeń do naszego zbiornika. Sprawdzimy, czy separator wyłapie wszystkie zanieczyszczenia. Teraz będziemy powoli uruchamiać naszą instalację. Na początku otworzę zawór przed naszym separatorem zanieczyszczeń. W tym momencie on będzie się napełniał. Tutaj przed pompą mam zawór odcinający zamknięty. Sprawdzimy, czy separator się już napełnił. Tutaj już mamy wodę. W tym momencie, aby pozbyć się bańki powietrznej w naszym separatorze, użyję odpowietrznika ręcznego. Widzimy, że jeszcze wychodzi powietrze. O, w tym momencie separator został odpowietrzony. Zakręcamy. Czekamy chwilę, aż ten odcinek zostanie w całości wypełniony wodą. I teraz możemy otworzyć zawór odcinający przed naszą pompą. Ustawić pompę na maksymalny bieg. I możemy włączyć pompę. Widzimy, że jeszcze jakieś cząstki powietrza znajdują się w naszym odcinku. Jednak pompa sobie z łatwością z nimi poradziła. Teraz wyłączymy naszą pompę i wrzucimy zanieczyszczenia bezpośrednio naszego zasobnika. Zobaczcie, tutaj mamy zanieczyszczenia pobrane z instalacji. Doleję teraz zanieczyszczenia, które omawialiśmy w dzisiejszym filmie. I zobaczymy, jak separator poradzi sobie z usunięciem tych wszystkich zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenia mamy już w zasobniku. Teraz uruchomimy pompę obiegową i niech separator wykona swoją pracę. Aby jeszcze lepiej przyspieszyć ten proces, użyjemy i zamieszamy w środku, bo jak widzicie, zanieczyszczenia osiadły na dolnej części. Teraz będzie to lepiej widoczne, jak separator radzi sobie z usunięciem tych wszystkich zanieczyszczeń. A teraz zobaczmy, jak nasz separator zanieczyszczeń poradził sobie z oczyszczeniem naszego zasobnika i ile zanieczyszczeń udało mu się wyłapać. W pierwszej kolejności wyłączymy pompę obiegową. Teraz należy zamknąć zawory przed oraz za naszym separatorem zanieczyszczeń. Wyciągnąć magnes neodymowy. W tym momencie wszystkie zanieczyszczenia osiądą w dolnej części naszego separatora. Odkręcić korek. Podstawić sobie jakieś naczynie. Otworzyć zawór spustowy. I w tym momencie musimy odkręcić albo nasz odpowietrznik w górnej części naszego separatora, bądź cały separator. Zobaczcie, tu już widać, ile tych zanieczyszczeń się wytrąciło. Również na siatce separacyjnej. Otwieramy go maksymalnie. W tym momencie tych zanieczyszczeń jest tak dużo. Zobaczcie. Teraz możemy dodatkowo lekko odkręcić zawór na instalacji, tak żeby dodatkowo przepłukać nasz separator. Zamykamy i zobaczcie, ile zanieczyszczeń udało się wyłapać w te kilka minut pracy naszego separatora. Teraz najlepiej odkręcić cały separator z naszej instalacji i wypłukać całość pod bieżącą wodą wraz z siatką filtrującą oraz wewnętrznymi elementami. Jak widzicie, teraz mamy zamontowany separator ADS-110 i zaraz zobaczymy, jak on poradzi sobie z usunięciem wszystkich zanieczyszczeń. Za chwilę wleję do zasobnika te zanieczyszczenia wychwycone przez ADS-160. Teraz wystarczy jedynie otworzyć zawór odcinający przed separatorem, za separatorem i włączamy pompę obiegową. Za chwilę znów zamieszamy w naszym zasobniku, tak aby pomóc separatorowi. A teraz sprawdzimy, jak ADS-110 poradził sobie z usunięciem zanieczyszczeń. Wyłączamy pompę obiegową, zamykamy zawory odcinające przed oraz za naszym separatorem. I teraz wykręcimy osadnik separatora, który powinien mieć nagromadzone wszystkie zanieczyszczenia. Zobaczcie, ile zanieczyszczeń wyłapał nasz separator. Teraz powinniśmy wypłukać całość pod bieżącą wodą. Zobaczcie, ile zanieczyszczeń udało się wyłapać separatorowi ADS-110. Teraz zdemontuję jeszcze magnes, przez co wszystkie zanieczyszczenia powinny opaść na dolną komorę i przeleję do słoika, abyście mogli to jeszcze lepiej zobaczyć. Zobaczcie, ile zanieczyszczeń wyłapał tylko przez kilka minut pracy. Musicie przyznać, że robi to wrażenie. Teraz wszystkie te elementy najlepiej wypłukać pod bieżącą wodą, zamontować, przykręcić
zamontować magnes, otworzyć zawory przed i za separatorem, uruchomić pompę obiegową i dać jeszcze popracować temu separatorowi tak, aby wyłapał wszystkie zanieczyszczenia. Sami widzieliście, ile zanieczyszczeń udało się wyłapać naszym separatorom, dlatego są niezbędnym elementem każdej instalacji. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę, subskrypcji naszego kanału oraz zobaczcie sobie odcinek, w jaki sposób podłączyć system sterowania podłogówką Floor Control. Link tutaj. Dzięki i do zobaczenia za 2 tygodnie.